Hej wszystkim! Z tej strony Mateusz, na was kręcik na moim kanale z historii życia Reni. Ogólnie nagrywam ten odcinek zaraz po nagraniu poprzedniego odcinka, ponieważ mamy pewną niespodziankę. Darka w naszej sypialni, o co chodzi? Przyjeżdżam do domu Darek w naszej sypialni, także. Co takiego? Jak tu się dostał Darek? No cóż, to będzie się przyda sen. O, matko Renia. No chyba ci nie ściśnie przyjaźnie, wiesz? Ciężko by było. O, Renia, cześć. Chciałem tylko powiedzieć, że tam w siłowni mówiłem serio. Odkąd poznaliśmy się po skończeniu liceum, co dzień o tobie myślałem. Tylko o tobie. Jaki jest ten aktor zajebisty głosowy. Wiem, że właśnie przerwałam poprzedni związek, a Darek mówi, że czeka na mnie. I właśnie tego teraz potrzebuję. Mały filtr jeszcze? Nikomu nie zaszkodził. Renia, ty śpisz. Jestem taka... Co? O co tu chodzi? Dobra, Renia, jeden. Słodkie słówka, coś w tym stylu, nie wiem, co to za niego. Darek, ty. Dobra, to chyba się nie dogadamy z Darkiem. Idziemy spać, ewidentnie, a Darek będzie na mnie czuwał. Tak musi być. Czy on właśnie wyszedł? Nie. Ciekawe, czy twórcy to przewidzieli, że no, wiecie, Renia będzie padać. Okej, szybko się wyspała. Okej, filtruj. Słodkie słówka. Petroi, czy my zadzwonię? Renia, zostaw ty spokój te ryby. Ja cię proszę. Całkowicie nie wiem, jak mam tą aspirację wypełnić. W sensie. O co tu chodzi? Co ja tu mam jeszcze robić? Nie wiem. Co to może znaczyć? No. No, awans możesz mieć właśnie. Zostaw ty to w spokoju, Rania, jak ty mnie wkurzasz tym swoim robieniem. Dość! Mam dość akwarium. Siadasz tutaj. Obejmij go. Akwarium? Oficjalnie. Sprzedaję. Mam dość tego akwarium już, naprawdę. Excuse me, to wygląda mega dziwnie. Chyba powinien być na odwrót bardziej. Chociaż w sumie. No wiesz co, Rania. Mam tylko dość, weź go, pożegnaj. Ja naprawdę nie wiem, co zrobić, żeby to się zaliczyło. W sensie, o co mi w tym momencie chodzi? Nie wiem, czy wy macie sobie jakieś barabara, czy o coś chodzi, no bo chyba na to tylko wychodzi. Trochę ci Renia noga za łóżko ucieka, wiesz? O jest, dobrze, no to już. No przy barabara, nie ma. Zapomniałem, że to istnieje. Jeśli chodziło o to, to się zaśmieję. Naprawdę. Chyba nie o to. O tej porze, tak, to już, no chyba dostałaś kija, to możesz sobie pójść. Okej, Renia, wstawaj, Renia. Wstawaj. Ty masz jeszcze sałatkę, ale ty w ogóle masz w swoim inwentory. Tyle jedzenia, że no, słuchaj. To się nie może marnować, więc sobie zjedz. Co ty... Darek? Aha, bo to się nie wypełniło. No fajnie, super. Gra się chyba trochę nam popsuła. Nie wiem, może jakoś to się ominie, nie wiem. Mam nadzieję. No. Że nie, bo masz Darka u siebie, aby nie zauważyła wychodząc. Wątpię, żeby ci to awans, no ale no. No nie. Serio, nie wiem, o co chodzi z tym. Jestem taka urocza. Nie wiem, jeszcze chyba trochę to będę musiał spojrzeć w internet, co z tym zrobić. Czy on nas nagle postanowił wyjść? Serio? Renia! Czy Darek? Dobra, co, czekajcie, mam dość. Dobra, wróciłem i nie wiem nic. Nie wiem, wpisałem sobie w Google, ale no nie wyskoczyło mi. Pocałuj, no nie wiem, no. Renie, o co ci chodzi? Czy ja mam zapytać o swój związek? O co chodzi? Dotykaj. Trzymaj za dłonie. Potem za fiuta. No Renia, no o co? Jezu, Renia, jaki to masz syf w kuchni. Straciliśmy na niego prawie cały dzień. Ja nie mogę. Darek, o co ci chodzi? Dobra, Renia, wiesz co?
Pożegnaj się z nim, bo mnie dość. Czy on poszedł już? Darek. Idę, jeszcze tego szukam jeszcze raz. No nie mogę, nie wiem co robić z tym Darkiem. No naprawdę, no. Nie wiem. Dobra, jeśli teraz to nie zadziała, to się wkurza. Dobra, czy to pomoże? Ja walę, ja się będę... mniejsza, Darek, wynocha mi stąd. Wynocha. Czuły pocałunek na czułek chłopca, ale było cringe'owe. Ale wiesz, że to cię nie ma, Darek. Serio, on tu... Matko. Ja go zabiję pierwszego, jeśli będzie taka okazja. Już mam go dość. Stójże w miejscu. Romantycznie, cokolwiek, w dupę go pocałuj, najpierw już mnie irytuje. Jak chcesz go pocałować? Czule, pocałuj. Czule. Czy możesz sobie pójść? Moja słodka Reniu, żałujesz słowa, nie ważą wszystkich moich uczuć wobec ciebie i tak bardzo cię kocham, tylko ciebie. Jestem wdzięczny za to, że znowu możemy być razem, a pewnego dnia ty i ja razem zamieszkamy tutaj w szereg kątach. Blisko ci Szaloty, jesteś jej ulubioną przyczynicą, prawda? Pewnie, że jestem ulubioną ale kto na rzeczy? Renia, ty się już z nim Tu już mamy za sobą Renia. O, ten rozdział będzie się ciągnął latami. Zaraz to też włącza. Renie kupię ci wyjątkowy dywanik, tylko bandyk. Renie, muszę iść. Właśnie dzwoni do mnie z pracy. Muszę się zająć waszą sprawą. Do zobaczenia niebawem. Zobaczmy ten twój dywan... To jest dywanik? A to miał być dywanik to miało być. Skąd ty w ogóle masz te rzeczy? Renia, skąd to masz ten wazon? Skąd to wytrzasnęłaś? O matko, jak to drugie było. Na ten dywanik w ogóle tam nie pasuje. Chociaż w sumie... Dobra, może byś tutaj. Nie będę tutaj się kłócił z tym. Ale nie wiem, skąd ten wazon w ogóle wziąłaś. Naprawdę. Skąd ty go wyczesnęłaś? A ty właśnie to posprzątaj, bo niedługo to cię tutaj z muchy zjedzą. I ty jeszcze będzie. I z tej serii. O, nareszcie. Jestem już na tyle zmęczony tą Renią, że... Ja tego już nawet nie czytam, nie będę tego czytał, naprawdę. A bo nic nie gotuj, Renia, ty masz tyle rzeczy w tym. O, zjedz to. Nie gotuj, Renia. To zjedz. A to sprzątnij. I teraz to znowu schowamy. Ale bez stołu tym razem. Idź spać. Dobranoc. I żegnam państwa.